Panu to ja mogę tylko awizo wydać. Może wydadzą panu na poczcie. A skąd ta ważka? Komitet Opieki Społecznej. Mam tego dosyć. Niech się pan tak nie denerwuje, nie ma o co. Bardzo mi przykro. A co mówią lekarze? Tłumienie odruchów jest szkodliwe dla zdrowia. Ja cię nauczę, ja cię pokażę. Ale poza tym wszystko w porządku. Kupy nie trzymał. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze. Przepraszam, ale mam ważny międzynarodowy telefon. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Halo, słucham. A to pan? Nie. Oczekujemy nieoczekiwanej kontroli. No to po co pan dzwonił? Co pani idiotę ze mnie robi? Nie. Dziękuję, to ja czekam. A wie pan, że my mamy dzisiaj występ w telewizji? Ale proszę panią, o tej porze nie ma żadnego programu. Ja nie wiem, Zygmunt, ale ty chyba jakiś idiota jesteś, no? To się wszystko zgłasza jako usterki. Nie, ja tego nie wytrzymam nerwowo. To ile ludzi tak robi, albo za pomocą dzieci, albo tym, wie pan, smarowaniem. To jest nowy zawód, wiesz, a nie ma nazwy. Mąż jest z zawodu dyrektorem. Od tego naprawdę może zakręcić się w głowie. Najlepsi polscy aktorzy, kultowe teksty, najlepszy humor po polsku. Klasyka polskiej komedii. Ja tego nie puszczę płazem! Ja to w prasie opuszczę. Ale niech pan pozwoli, panie Łazo. Tak. Nie szukaj daleko. Oglądaj Telewizję Puls. Pamiętaj, śmiech to zdrowie. Magda Mołek, dobry wieczór. Proszę pani, ja się nie nazywam Dąbczak. Pana Dąbczaka niestety nie ma w domu i ja dzwoniłem do niego do pracy. On